Wersja papierowa już odeszła do lamusa, tak? Informatora. Wiecie, tak to jest, że pewne rzeczy po prostu się kończą po to, żeby inne rzeczy mogły się pojawić. Trzeba wiedzieć, kiedy zsiąść z konia, który jest martwy, a nie próbować zmieniać siodło non-stop. My, wierzący, jesteśmy bardzo dobrzy w próbie ujeżdżania martwego konia, próbujemy zmieniać siodła. Ale jak koń jest martwy, to po prostu zmieniasz konia. Kościół musi to zrozumieć. Na jakiego konia w danym momencie trzeba się przesiąść? Jakiego konia Bóg nam daje w danym sezonie życia? Nie próbować wskrzeszać konia, który już nie żyje, który był dobry, który się zajechał. Jeździ ktoś konno tutaj? O, jesteś. Ja kiedyś jeździłem w takim za małym, jak się nazywa ta czapka, ten toczek. Tak, przekomicznie wyglądałem, wiecie. Jak zobaczyłem zdjęcia, po pierwsze dali mi za małego konia, za mały toczek. Jak zobaczyłem się na zdjęciach, nogami prawie, że targałem po ziemi. Ten mały toczek tutaj na głowie. Tak więc, ale ogólnie polecam. Jest fan. Ale potrzebujemy wiedzieć, kiedy trzeba zmienić po prostu konia. Ale my mamy sentymenty, prawda? My mamy swoje sentymenty. Przedostatnia piosenka, którą śpiewaliśmy, piosenka, którą Liland śpiewa, Panie, pragnę być tam, gdzie Ty. Mam nadzieję, że się nie pomylę, ale wiecie, to jest piosenka, którą podczas pocałunku nieba zaczęliśmy śpiewać i przetłumaczyliśmy ją. Nie wiem, czy ktoś wcześniej ją śpiewał w Polsce? 3 lata wcześniej? Chyba nie. Nie spotkałem się. I kiedy słyszę tą piosenkę, za każdym razem, kiedy ją słyszę, to napawa jakieś takie moje serce, jakimś takim, wiecie, sentymentem, ponieważ przypominam sobie pewne rzeczy. Ale, wiecie, sentyment ma to do siebie, że może nas pozostawić w pewnym miejscu i sprawić, że my nie zobaczymy tych nowych rzeczy, które Bóg ma dla nas. I dwa lata temu chyba siedziałem kiedyś na lunchu, rozmawiałem z pewną osobą w kontekście budynku, o który się też modlimy, o miejsce, ponieważ to miejsce, w którym jesteśmy, jest już za małe. Też mamy, tak jak wy, 2 spotkania, więc po prostu brakuje tego zaplecza, tego wszystkiego, wiecie, żeby to ogarnąć. I on powiedział mi bardzo taką istotną rzecz, która myślę, że była taką perełką od Ducha Świętego, to co on wtedy chciał, żebym usłyszał. Nagle powiedział tak: Wojtek, nigdy nie przywiązuj się do murów. Wiecie, my od 8 lat byliśmy wtedy, od 6 lat wtedy byliśmy w budynku, który żeśmy zaadoptowali, który zrobiliśmy. Zaadoptowaliśmy pod budynek kościoła i tam mamy wiele wspomnień, również z pocałunkiem nieba i wiele wspomnień związanych z ludźmi, którzy się nawracali, z chrztami, z tym, z tamtym. Ale wtedy, wiecie, to było coś takiego, co przyniosło takie nowe światło, nowe objawienie. Wojtek, nie przywiązuj się do murów. I czasami, wiecie, jesteśmy tak mocno sfokusowani na tym, co było, na tym, co nas, do czego mamy sentyment, że nie widzimy nowych rzeczy, które Bóg dla nas ma. Trochę tak jak Samuel opłakiwał ciągle Saula i nie widział tego nowego króla, którego Bóg namaścił, Dawida. Tak bardzo był sentymentalnie związany z Saulem. I czasami możemy być sfokusowani na tym, co było, nie widząc tego, co nadchodzi, tego, co Bóg chce dla naszego życia. Dzisiejszy temat, kiedy modliłem się, wiecie, o wyjazd do Gdańska, o to niedzielne spotkanie, przyszła mi nagle myśl, wierzę, od Ducha Świętego, żeby Kościół Radość Życia zachęcić do tego, żeby był oknem życia.
Wiecie, czym jest okno życia? Okno życia to jest takie miejsce, do którego przynosi się dzieci, które są niechciane, które są porzucone przez rodziców. Jeśli rodzice nie chcą wychowywać tych dzieci, to przynoszą takie dziecko do okna życia. I w oknie życia oni upewniają się, że te dzieci, że te małe dzieci się rozwiną, że one trafią w właściwe miejsce, że będą w życiu robić to, do czego Bóg je powołał. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na Kościół jako na okno życia. Nie w kontekście, wiecie, tych dzieci takich fizycznych, ale mam na myśli pewne idee, pewne marzenia, pewne myśli, które Bóg zradza w naszym sercu, zradza w Kościele. Abyśmy nigdy nie stali się, wiecie, miejscem, które będzie porzucać marzenia i idee, które Bóg zrodził w naszym życiu, ale byśmy zawsze byli gotowi na to, żeby przyjąć wszelkie marzenie, wszelkie dziecko w cudzysłowie, które się urodziło, które Bóg zrodził w nas, abyśmy zawsze byli otwartym oknem, oknem życia, abyśmy pozwolili tym marzeniom żyć, byśmy pozwolili tym Bożym pragnieniom i ideom żyć, rozwijać się i być zrealizowanym w pełni. Aby to, co Bóg zawsze chciał dla tego Kościoła, aby się w pełni zrealizowało. Bo wiecie, że Bóg ma swoje marzenia i pragnienia dla każdego Kościoła. Tak, On ogólnie patrzy na nas jako na swój jeden Kościół, ale z drugiej strony On też rozumie, że my jesteśmy poszczególnymi lokalnymi wspólnotami, które przechodzą przez różne sezony swojego życia. I tak jak w liście, w objawieniu czytamy te 7 listów do 7 kościołów, do kościoła w Efezie powiedz, a do kościoła w Smyrnie powiedz, a do kościoła takiego powiedz. I każdy z nich otrzymał inne przesłanie. Każdy z nich otrzymał Słowo Boże, ale to Słowo Boże było inne dla każdej społeczności, ponieważ każda wspólnota potrzebowała w danym momencie innego słowa, które Bóg miał ze względu na sezon, w którym byli, na miejsce, w którym byli. I wierzę, że potrzebujemy, wiecie, kiedy my się gromadzimy jako Kościół, my nie chcemy słuchać tylko nauczania, my nie chcemy tylko przeczytać znowu kolejnego fragmentu z Biblii, którą często znamy te przypowieści, znamy te fragmenty i często mówię, że ja już wiem, jaka jest ta historia, ale tu nigdy nie chodziło o historię, tu nigdy nie chodziło o zapoznanie się z historią, tutaj chodziło zawsze, żeby wyłapać to, co Duch w proroczy sposób mówi do nas i do Kościoła przez daną historię, w danym sezonie, w danym momencie. I teraz wiecie, kiedy mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu, we właściwym czasie i właściwe słowo jest uwolnione, rzeczy się dzieją. Rzeczy się dzieją. Wierzę, że dzisiaj również Bóg chce, że tak powiem, uwolnić swoje słowo, które jest wyrazem, ekspresją Jego pragnienia serca, Jego marzenia dla tego Kościoła, dla tej wspólnoty, którą Bóg jeszcze nie skończył. Halleluja. I teraz kolejna, wiecie, wspaniała wieść dla facetów. Tutaj są jacyś faceci, tak? Są. Wiecie, Bóg, w Bogu możesz zrobić coś, czego nigdy nie byłbyś w stanie zrobić w fizycznym wymiarze. To znaczy, że w Bogu możesz być brzemienny. W Bogu możesz być w ciąży. Ponieważ Bóg posyła swoje nasienie, swoje marzenie, swoje pragnienie do naszego duchowego łona, zapładnia nas w ten sposób. Sprawia, że zaczynamy być brzemienni, że zaczynamy chodzić. To jest ten pierwszy etap, kiedy my wchodzimy w intymną relację z Nim. I to jest klucz. Potrzebujemy wejść w intymną relację z Nim. Ponieważ jedynie w intymności, to co wczoraj mówiliśmy, jedynie w intymności rzeczy się rodzą. Oczywiście w takim fizycznym wymiarze dzieci się mogą rodzić poprzez naturalne zbliżenie, przez intymność małżonków, ale również poprzez sztuczne zapłodnienie albo przez matkę zastępczą, przez surogatkę. Ale kiedy patrzymy na Boga, który jest Bogiem relacji, to widzimy, że u Niego nie ma zapłodnienia, wiecie, sztucznego zapłodnienia. On nie wkłada nam tych marzeń i pragnień swojego nasienia gdzieś w jakichś sztucznych, laboratoryjnych warunkach sterylnych. On wkłada je zawsze w miejscu intymności, w miejscu relacji, w miejscu bliskości. Dlatego jeśli potrzebujemy na nowo, wy wiecie, czy potrzebujecie na nowo być
być, wiecie, napełnieni tym ziarnem Bożego Słowa, tym marzeniem, tym pragnieniem, to potrzebujemy na nowo zbliżyć się do Niego. Wtedy nagle życie chrześcijańskie zaczyna być na nowo ekscytujące, ponieważ zaczynasz nosić w sobie Boże pragnienia, Boże dzieci, że tak powiem. A więc to jest ten pierwszy etap. Przychodzę do miejsca intymności, zbliżenia z Nim, gdzie On składa swoje marzenie, swoje pragnienie, swoje greckie sperma, swoje nasienie do mojego duchowego łona i w moim duchowym łonie zaczyna rodzić się nowe życie, coś, czego wcześniej nie było. I teraz muszę przez modlitwę, przez dalsze spotykanie się z Nim upewniać się, że to, co zostało we mnie złożone, że to się rozwija poprzez to, że rozmawiam z innymi, że rozmawiamy we wspólnocie Kościoła na temat tego ziarna, które Bóg dał, tego marzenia, nie wiem, nowego domu, słyszałem, o którym marzycie, który macie, o tych różnych rzeczach, kiedy zaczynacie rozmawiać, pobudzacie jeden drugiego, sprawiacie, że to nasienie się rozwija. I trzeci etap to jest etap, kiedy dziecko się rodzi. I często, albo zawsze tak jest, że dzieci rodzą się w bólach. Ale większość dobrych rzeczy rodzi się w bólu. Kiedy myślę o Kościele, to myślę sobie, że ten ból często związany jest z pewnego rodzaju, wiecie, niewygodą, pewnym dyskomfortem, tym, że nagle nie jest tak, jak było, że coś jest zakłócone, tak jak przez lata, wiecie, w naszym życiu, my mamy trójkę dzieci, przez 10 lat nie mieliśmy trzeciego dziecka. Mamy dzieci w wieku 21, 19 i 9. I wiecie, po tych 10 latach my przyzwyczailiśmy się do tego, że w domu już jest pewne rzeczy są już poukładane. Dzieci już były na tyle dorosłe, że tak powiem, że one gdzieś już w swoim pokoju się zajmowały tym i tamtym. A więc my coraz częściej zostawaliśmy sami. One były u góry, myśmy byli na dole w salonie. Trochę taka monotonia życia się zaczynała wkradać, pomimo tego, że mieliśmy tą dwójkę dzieci. I nagle okazało się, że żona jest w ciąży z trzecim. I wiecie, kiedy przyszło nowe dziecko do domu, to nagle wszystko zaczęło się zmieniać. Przyszło życie. Przyszło życie. Musieliśmy pozmieniać parę rzeczy w domu. Wiecie, kiedy nowe dziecko się naradza, to musisz zmienić, że on dom nie może funkcjonować tak, jak funkcjonował dotychczas. Zmieniasz pewne praktyczne rzeczy, zmieniasz takie rzeczy, zmieniasz swój kalendarz, zmieniasz to, zmieniasz tamto. Wszystko dostosowujesz pod to nowe życie, które przyszło, które się narodziło, które jest teraz w domu. I czasami w Kościele, wiecie, przez lata, kiedy nic nie zdradzamy, kiedy nie ma nowych dzieci, nowych marzeń, nowych pragnień, my zaczynamy przyzwyczajać się do tego, że mamy ten święty spokój i już nie chcemy, żeby cokolwiek nowego się rodziło. No dobrze nam tak. Po co znowu ten bałagan? Po co ten harmider? Po co coś robić? Po co coś zmieniać? Jakiś czas temu czytałem pewną wypowiedź kobiety, która pisała o tym, że kiedy były dzieci w domu, to ciągle był bałagan. Ciągle były buty porozrzucane w przedpokoju. Ciągle trzeba było zmywarkę, że tak powiem, załadowywać. Pralka non-stop chodziła. Telefon, bo to jeszcze było, ona opisywała w czasach, kiedy był, wiecie, telefon na kablu. Mówi, nigdy nie szło, że tak powiem, dostać się do telefonu. Dzieci ciągle widziały na telefonie. I z mężem marzyli o tym, kiedy to będzie, jak to będzie, kiedy dzieci wyjdą już z domu, kiedy będzie spokój, kiedy będą mogli przedzwonić, kiedy chcą, kiedy po prostu nikt już nie będzie bałaganił. Mówi, ależ to będzie wspaniały czas. I pisze, że przyszedł taki moment, kiedy dzieci wyszły z domu. I mówi, mogę zadzwonić, kiedy chcę, ale nikt nie dzwoni. Nie muszę porządkować butów w przedpokoju, ale nikt nie przychodzi. Zmywarki nie muszę non-stop napełniać, ale nie ma właściwie dla kogo. Po kim? Jedyne, na co czekamy, to żeby dzieci przyszły. To jest ciekawe, jak możemy
Myślimy, że kiedy dzieci wyjdą z domu, będziemy przeszczęśliwi. A później okazuje się, że potrzebujemy tego życia. I chwała Bogu, że potem wnuki przychodzą. Ale wiecie, ja chcę to odnieść do kościoła, do domu, do rodziny, do kościoła, aby radość życia nigdy nie weszła w taki sposób myślenia, my już nie chcemy żadnych nowych dzieci. Żeby nikt nam tutaj nie zakłócał spokoju. Po co coś zmieniać? Po co coś robić? Abyście któregoś dnia nie obudzili się z ręką w nocniku i okazało się, że nie ma komu nabałaganić. Co najgorsze, żeby się okazało, że nie ma komu przekazać pałeczki kolejnego pokolenia. Wprawdzie mamy swój święty spokój, ale wiecie, dzieci są przedłużeniem linii genealogicznej. Jeśli nie ma dzieci, jeśli nie ma marzeń, jeśli nie ma pragnień w kontekście przyszłości, to Kościół naturalnie umiera. Jeśli bardziej żyjemy tym, co było kiedyś, aniżeli tym, co może być w przyszłości, to znaczy, że już proces naszego umierania się zaczął. Jeśli bardziej się ekscytuje to, co było, niżeli to, co może być. My mamy być wdzięczni Bogu za przeszłość, za doświadczenia przeszłości, ale nigdy nie możemy pozostać w tym miejscu. One mają być tylko świadectwem Bożej wierności, Bożej dobroci, Bożej łaski, ale nigdy nie mają być czymś, na czym mamy się skupiać i czemu mamy poświęcać swój sentyment. W przeciwnym razie nigdy nie rozpoznamy tego, z czym Bóg przychodzi, z nowym Dawidem, z nowym namaszczeniem, z nowym marzeniem, z nowym pragnieniem. Wszystko, co Bóg robi, z reguły zaczyna w Królestwie od ziarna. W 1 Piotra czytamy, że zostaliśmy zrodzeni z nieskazitelnego ziarna, którym jest Słowo Boże, które Bóg złożył w nas. I ono musi się rozwijać. Ono musi się rozwijać. Więc pytanie, które dzisiaj Bóg kieruje do Kościoła, radość życia, to jest pytanie, czy będziecie oknem życia? Czy raczej będziecie porzucać swoje dzieci, swoje marzenia, które Bóg złożył do waszych serc, które Bóg wam dał? Bo może wygodniej będzie. Ważną rzeczą w tym wszystkim jest też, abyśmy zobaczyli i zrozumieli, że tak jak każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jesteśmy unikatowi i w całej historii ludzkości nigdy nie było takiej osoby jak ty. Nie ma i nigdy nie będzie drugiej takiej osoby jak ty. Ze względu na twoje unikalne DNA. Każdy kościół również ma swoje unikalne DNA, które Bóg mu daje. I my potrzebujemy odebrać to DNA. Potrzebujemy nie tyle, wiecie, próbować kopiować DNA innego kościoła. Oczywiście możemy się inspirować i się inspirujemy różnymi miejscami, dlatego jeździmy w różne miejsca. To jest nam potrzebne. To, o czym wczoraj mówiłem, że od czasu do czasu trzeba pastora wypuścić, niech jedzie gdzieś, niech zobaczy coś większego, niech zobaczy coś innego, po to, żeby się zainspirował, po to, żeby... Kto z was wczoraj był na spotkaniu? To wiecie, o czym mówię, tak? Ponieważ to poszerza nasze widzenie, naszą perspektywę, nasze marzenia. Ale nigdy nie możemy próbować być kimś, kim nie mieliśmy być. Teraz to duchowe DNA tak naprawdę to są nasze wartości, to jest nasza filozofia służby, to jest nasza filozofia Kościoła,
To są nasze przekonania. Te rzeczy, które są gdzieś w środku, ale one decydują o tym, jak Kościół wygląda i jak Kościół będzie wyglądał w przyszłości. To, że ja wyglądam tak, jak wyglądam, że mam taki nos i takie ręce i takie uszy i takie oczy, to jest tylko wynik mojego DNA. A więc gdziekolwiek jadę, gdziekolwiek wchodzę do jakiejś wspólnoty Kościoła, to, co widzę, jest odbiciem duchowego DNA tego miejsca. I od razu wiem, w co wierzą, jakie mają filozofie służby, jaka jest filozofia Kościoła, na co się nastawiają. Po prostu jesteś w stanie zobaczyć poprzez to, co widzisz. To, w jaki sposób Kościół jest budowany. Dla kogo jest budowany. I musimy zrozumieć jedną istotną rzecz, że Kościoła nigdy nie budujemy dla pokolenia, które odchodzi. Kościół zawsze buduje się dla pokolenia, które przychodzi. To znaczy, że starsze pokolenie musi być na tyle elastyczne, na tyle rozumieć tą zasadę, że nie będzie oporować i nie będzie z sentymentem podchodzić do rzeczy, które były w przeszłości, blokując w ten sposób napływ tego, co jest świeże, co jest nowe. To nie oznacza, że starego pokolenia nie potrzebujemy. Potrzebujemy starszego pokolenia, tak samo jak potrzebujemy młodego pokolenia. Tak jak samolot potrzebuje dwóch skrzydeł, tak samo Kościół potrzebuje starszego pokolenia i młodego pokolenia, żeby dolecieć do celu, który Bóg im wyznaczył. Ale wiecie, ostatnio przeczytałem, że skrzydła, one mają pewnego rodzaju elastyczność aż do 10%. Do 10 stopni, że tak powiem, skrzydła są elastyczne. To znaczy, że starsze i młodsze pokolenie musi być elastyczne, musi współpracować ze sobą, nie może się usztywniać. Ale jeśli mogę coś zaproponować, jako pastor będę zawsze oczekiwał większej dojrzałości, większej elastyczności ze strony starszego pokolenia, które powinno być dojrzałe przez pryzmat swojego życia i doświadczeń, aniżeli od młodych. Teraz jeśli młodzi przychodzą z różnymi marzeniami, pragnieniami, a my nie jesteśmy oknem życia, ale po prostu będziemy zabijać to, będziemy porzucać te marzenia, to utkniemy w miejscu, pokulamy się jeszcze trochę, ponieważ z rozpędu jeszcze trochę się pokulamy, z przyzwyczajenia jeszcze będziemy przychodzić, będziemy siadać, będziemy słuchać, będziemy odprawiać pewne rzeczy. Ale nigdy nie chodziło o to, wiecie, żeby tylko po prostu odprawiać pewne rzeczy. Tak wczoraj mówiliśmy, nigdy nie chodziło, żeby tworzyć szkolne akademie w niedzielę. Chodziło o to, żeby kiedy mamy spotkanie, żeby rzeczy się działy, żeby Boże życie się manifestowało. A do tego często musimy porzucić swoje sentymenty i otworzyć się na to nowe, na to świeże. I rozpoznać tego konia, który Bóg daje w tym czasie i go osiodłać i pomknąć na nim do miejsca przeznaczenia. Halleluja. Wiecie, kościoły z tradycją mają wiele swoich zalet, ale też mają w sobie wiele niebezpieczeństw. Tradycja może być czymś, co nas po prostu będzie ściągać w dół. Bóg jest Bogiem, który robi ciągle coś świeżego i nowego. Bóg nie neguje przeszłości. Bóg przez przeszłość, przez tradycję, przez to, co żeśmy doświadczyli, pomaga nam lepiej zrozumieć Jego działanie. Ale On chce zradzać ciągle i ciągle nowe dzieci, żeby ta linia genealogiczna mogła kontynuować. Dlaczego? Dlatego, że jako Kościół mamy misję. Dlatego, że radość życia ma misję do zrealizowania. Czasami spotykasz wierzących, którzy krążą w kółko, nie widzą celu, nie widzą sensu, nie widzą po co to wszystko, nie widzą po co są w kościele, nie widzą po co przyszli dzisiaj na spotkanie. A z drugiej strony spotykasz ludzi, którzy są ciągle brzemienni, ciągle noszą pod sercem jakieś marzenie, jakieś pragnienie, ciągle myślą o tym, co będzie, jak to się urodzi. I nie boją się tego, że trzeba będzie zmienić coś w życiu. Że to wniesie pewien dyskomfort, że to zaburzy pewien spokój. Ha.
radości życia. Bądźcie oknem życia. Nie porzucajcie swoich marzeń. A więc co zrobimy z tym wszystkim? Co zrobimy z tym wszystkim? Możemy stworzyć, wiecie, pewnego rodzaju kulturę. Kulturę, w której będziemy pobudzać jeden drugiego. Nie będziemy mieć kultury po co to, na co to, czy potrzeba. Zostańmy w miejscu, w którym jesteśmy. Wiecie, to nie jest rozwojowe. Ale zacznijmy tworzyć kulturę, której inspirujemy się, motywujemy się, zachęcamy się. Wiadomo, trzeba przesiewać, wiecie, te różne rzeczy też. To nie jest tak, że... Więc to jest duża odpowiedzialność, to jest ze strony liderów Kościoła. Czasami z różnymi ideami ludzie przychodzą i pomysłami, ale łapiecie tą myśl, którą staram się przynieść. Okno życia. Okno życia. Chciałbym, byśmy, wiecie, na koniec modlili się, byśmy powstali. Wczoraj dużo mówiliśmy na temat intymności, bliskości z Bogiem. Dzisiaj niejako chciałem jakby jeszcze bardziej utwierdzić to przesłanie. To, że wszystko zradza się w miejscu intymności z Nim. To nie spada od tak. Kobieta nie zachodzi w ciąży od tak. Zawsze to jest wynik intymności i bliskości. Zawsze to jest wynik wejścia do sypialni z Nim. To jest wynik stanięcia nago przed Nim, obnażenia się, zrzucenia wszelkich warstw wstydu, samosprawiedliwości i wielu, wielu innych rzeczy. Nie da się w ciuchach zbliżyć i zrodzić coś. Często tak wiele warstw posiadamy na sobie. Nawet jak przychodzimy na spotkanie z Nim, to... Ale kiedy rozumiemy, że On oddał samego siebie, całego siebie nami, stoi w cudzysłowie nagi, taki jaki jest, mówi, jestem cały dla Ciebie. I kiedy my zaczynamy zrzucać te rzeczy i mówimy, Panie, jestem cały dla Ciebie. To nagle zaczynamy zdradzać rzeczy dla Niego. Nagle nawet nie wiesz, kiedy jesteś brzemienny. Twoje duchowe łono zostało napełnione, zostało zapłudnione, coś zapłudnione. I na nowo życie zaczyna być ekscytujące, bo pod sercem nosisz coś nowego. I tulisz to, i dbasz o to, żeby nie poronić przez zwątpienie, przez niewiarę, przez jakieś rozczarowania. Zastanawiam się, ile na tym miejscu, wiecie, ile na tym miejscu zostało porzuconych takich dzieci, takich marzeń. Jak często godzimy się z niepłodnością w naszym życiu?
że jako Kościoły jesteśmy bezpłodni. Nie zdradzamy niczego nowego, niczego świeżego w Bogu. Ale Bóg jest tym, który może złamać wszelką niepłodność. Tak to uczynił w życiu Sary, która przez wiarę uwierzyła Bogu, pomimo podeszłego wieku. Ja już jestem stara. Mam 90 lat. Może powiesz, ale ten kościół ma już 80 lat. Ajajajajaj. W Bogu nigdy nie chodziło o wiek, tylko o wiarę, czy Mu zaufamy. Czy damy się Mu zapłodnić na nowo? Czy na nowo będziemy brzemienni? Czy na nowo pozwolimy, aby Jego marzenia zaczynały tętnić w nas? Halleluja! Ojcze, ja modlę się, abyś ściągnął wszelkiego ducha bezpłodności z tego miejsca, ale też wszelkie poczucie wstydu z tego tytułu. Ty jesteś tym, który pragnie nas darzyć życiem. I dziękuję Ci, że podczas tego weekendu tu przychodzisz i zasiewasz swoje ziarno do duchowego łona tego Kościoła. Na nowo, Panie, wzbudzasz wiarę w to, że te marzenia, które włożyłeś do serca tej wspólnoty, że one mogą się zrealizować. My nie zgadzamy się z jakimkolwiek tumiwisizmem, my nie zgadzamy się z jakimkolwiek status quo na tym miejscu, żeby było byle jako, żeby się kulało. Nie, to nie może się kulać, to musi żyć, aby ludzie nie tylko byli, ale aby żyli. Modlimy się o to, abyś uwolnił płodność do życia tego Kościoła. Abyśmy na nowo byli brzemienni Twoimi marzeniami, pragnieniami Twojego serca, byśmy je rozpoznali, byśmy je przyjęli. Aby nie tyle sentyment kierował naszymi decyzjami, co wiara, co Twoje pragnienie, Twoje marzenie. Modlę się, aby radość życia nie próbowała zmieniać siodła, kiedy koń jest martwy, ale by była w stanie rozpoznać tego nowego konia, którego posyłasz, Panie, i osiodłać go i pognać w dal za Twoim Duchem Świętym, za Jego kierunkiem, za Jego namaszczeniem. Niechaj to miejsce na nowo zrodzi dzieci, niechaj będzie pełne dzieci, pełnych duchowych marzeń. Nawet teraz, Duchu Święty, rozbudzaj te marzenia i pragnienia, które gdzieś umarły. My nie godzimy się z niedzielnym chrześcijaństwem. My nie chcemy przychodzić tutaj z przyzwyczajenia, bez żadnych oczekiwań. Ale kiedy się schodzimy, chcemy, aby Duch Pański działał pośród nas.
aby to, co jest w Twoim sercu, Ojcze, było uwalniane przez Słowo Prorocze do tego Kościoła. Aby to Słowo Prorocze uwalniało głód w sercu tego Kościoła. Abyśmy na nowo zaczęli tęsknić za Tobą. Okno życia. Okno życia. Każde marzenie, każde pragnienie, aby przetrwało, aby przeżyło. By żadne dziecko nie było porzucone. Przez chęć wygody. Duchu Święty, prowadź nas do miejsca intymności. Prowadź nas do swoich komnat. Chcemy być płodni, chcemy rodzić dla Ciebie. Chcemy przynosić owoc. Tego rozbudzaj, Duchu Święty, głód i pragnienie przebywania z Tobą. Rozbudzaj, Duchu Święty, ponadnaturalny głód Twojej obecności. Modlę się, aby radość życia nie rozminęła się z tymi dniami płodnymi, które Ty dajesz im. Choć tak jak kobieta nie jest cały czas płodna, ale są szczególne sezony, szczególne dni. Modlę się, abyście rozpoznali te szczególne momenty, te szczególne dni, kiedy Duch Święty przychodzi i uwalnia Boże ziarno, Boże nasienie do waszego duchowego łona, byście się z tym nie rozminęli, byście tego nie przegapili, ale byście rozpoznali czas Jego nawiedzenia, byście szli za tym, co Duch Święty w tym czasie zaczyna robić w tym Kościele, by to nie był kolejny weekend i za tydzień kolejny jakiś, ale byśmy zaczęli uczyć się tego, co Duch Święty rozpoznawać, co Duch Święty do nas mówi, dlaczego On to mówi, co potrzebujemy z tym zrobić, jak podążać za tym, aby Kościół był w proroczy sposób prowadzony. Panie, modlimy się teraz o pastorów tego Kościoła. Dziękujemy Ci za
ich oddanie, za ich poświęcenie, za ich wierność, za namaszczenie i obdarowanie, które im złożyłeś do ich życia. Modlimy się, Panie, aby byli tymi, którzy będą zawsze mieć wrażliwe i otwarte serca. Zawsze będą mieć rozeznanie tego, co Ty czynisz i, Panie, aby mieli odwagę Twojego Ducha Świętego, aby podążać za rzeczami, do których ich prowadzisz. Modlę się, aby pokolenia w radości życia zaczęły ze sobą współpracować jeszcze lepiej, aby się uzupełniały, aby się wspierały, by były jak te dwa skrzydła, które umożliwią im dotarcie do celu. Wzbicie się wyżej i wyżej. Panie, Ty kochasz ten Kościół. Dałeś mu jego szczególne DNA, aby wykonał zadanie, które masz dla niego w tym pokoleniu, w tym czasie. I aby byli w stanie przekazać tą pałeczkę kolejnemu pokoleniu. Aby ich linia genealogiczna nie zanikła. Dlatego Ty dzisiaj rozbudzasz. Dlatego Ty dzisiaj stymulujesz. Dlatego uwalniasz wiarę w sercach. Dlatego rozbudzasz marzenia i pragnienia. Bo Ty mówisz, jeszcze mogę uczynić was płodnymi. Przebywasz w Twojej miłości, nie dorówna
tobie nic. Jezu, nie.